media są. To maski a do tego maseczce. No pani, bo tak powiem. No to zrobiłem, zdjąłem po prostu buty i przeszedłem od razu na suchych, nie? No i teraz ma pomożenie. Następnym razem dołączę. Ale ja się boję od ciebie. Przeszedł to dalej. To szybko chyba nie. O kurde! Brawo! Brawo! W ogóle! Ręce widać? Widzicie? Ej, super! My dzisiaj nie morsujemy, tylko biegamy. Brawo! Jeszcze raz. Bardzo fajnie było w tydzień temu, bo był kryśnie. Palce przykulone, palce przykulone. Jeszcze z powrotem. Nie, no nie. Ja się muszę zgodzić, bo nie są. Tak, dawaj. Damian, jedziesz. Dało się? Tak, kurde. O, co u mnie? Jeszcze z powrotem. Rekę mu przypaliło. Tam już masz mokre. Teraz pani. Byłem u Alice. Dobra, nie jest źle! Podpisz ciśnięte, żeby ci nie weszło między palce. Dobra! Nie jest źle! No nie jest źle! No założyłem kiedyś ten klub z morsów 8 lat temu. Nie jestem żadnym prezesem, żadnym. Tak jest to wszystko. Okej. Dzisiaj wy jako taka grupa odważnych śmiałków włączacie się w wydarzenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaczyna się morsować, ale przed kilka godzin wcześniej widzieliśmy, chodziliście po gorący węgla. No, żeby coś się uatrakcyjnić właśnie nie tylko samo wejście do wody, ale i troszkę po węglach. Ludzie tego nie robili, są widzę zadowoleni, uśmiechnięci. Próbują, powtarzają, także widzę, że jest fajnie. Czy trzeba mieć jakieś przygotowania, by chodzić po tym? Do dochodzenia? Tylko chęci. Tylko chęci. Z perspektywy 8 lat, jak to wpływa na zdrowie? Nie będę mówił, że tak jak wszyscy mówią, że morsuję i nie choruję. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście wydaje mi się, że jest po prostu większa odporność tylko. Okej. Większa odporność. Druga część dzisiejszego wydarzenia to morsowanie. Co trzeba zrobić, aby w ogóle zacząć morsować? Od czego zacząć? Wystarczy tu przyjść. Wystarczy tu przyjść i mieć chęci. Tylko tyle. Przyszłam wesprzeć kolegę. Tylko tyle. No to ponawiamy pytanie, od czego zacząć morsowanie? Czy to w psychice ma się coś przełamać? Czy dzisiaj pani będzie morsować? Oczywiście, że będę morsować. Morsuję co niedzielę, a od czego zacząć? Tak, trzeba wstać pewnego rana, pewnego dnia, powiedzieć sobie, będę morsować, bo bez tego nie zaczniemy w ogóle. Nie może nas nikt zamówić, to my musimy sami z własnej woli wejść do tej wody. Ale wrażenia są super. A jakie wrażenia po piekielnym przejściu? Jezu, ale było fajnie, ale wcale nie jest tak gorąco. Tu kolega mnie psychicznie już nastawił, że dam radę, nie parzy, jak na grillu. Morsy atakują mnie, ile w swoich szeregach macie odważnych śmiałków? Bardzo dużo. Ciężko mi jest podać jakąś przybliżoną liczbę, dlatego że praktycznie z niedzieli na niedzielę mamy ich coraz więcej. Zaczęliśmy od 20 osób, was było jeszcze mniej, około 5, 10, 15, 20. Teraz przyjeżdża około 80 plus gapie, czyli mamy setkę. Jeszcze dochodzę. Oh, yeah.
Słuchajcie! Jak zrobić tą pani znajdziecie i działacie na Ej, słuchajcie! Proszę opowiedzieć, jakie wrażenia po tych 7 minutach. Super, jestem tak zmarznięta, że już zupełnie nic nie czuję. No ale jakie to uczucie? Na początku są takie delikatne szpileczki, ale potem tak strasznie mrozi woda, organizm, że już właściwie się potem nic nie czuję. Jest fajnie, super jest. A co będzie później? Godziny, dwie, później wieczorem? To jest taki magiczny 5 minut. Po 5 minutach organizm zaczyna łapać taka delirka, zaczynamy się trząść, więc musimy w te 5 minut się ubrać, żeby móc w ogóle buty, te mokre buty ściągnąć z siebie. A potem wracamy do domu, ponieważ nas tak trzęsie, że tylko nas kodze ratuje, ewentualnie ciepła herbata albo ciepła kąpiel, tak po godzinie. Na najbliższe drzwi nie będzie jakichś konsekwencji? Katar. Nie, tu nie, tu nie ma. Nie ma kaszlu, nie ma anginy, tu się nic nie łapie, nie choruje się. Organizm przez to łapie chyba większą odporność. Tu nie chorujemy, naprawdę nie chorujemy. Proszę opowiedzieć, jakie uczucie po wyjściu z wody? Dzisiaj bardzo ciepło. Woda fantastyczna, pierwszy raz zanurzyłem głowę, także... Czyli było nurkowanie? Nurkowanie było dzisiaj, takie delikatne, kilka sekund. Bardzo fajnie. Teraz po wyjściu? Super, ciepło, super. Jestem rozgrzany, także jest bardzo fajnie. Skąd taki czerwony kolor skóry? No, z zimnej wody, nie? Zapewne. No.